Jestem Lucek, witam Was w moim vlogu samochodowym o statusie gry NFS World. Jak się dowiedzieliśmy ostatnio, niestety gra będzie zamknięta chyba 14 lipca. Bardzo mi zasmuciła ta wiadomość. Myślałem po pierwsze, że to kolega robi sobie jaja po prostu, że gra będzie zamknięta, bo ona ogólnie miała być zamknięta jeszcze za kilka lat. Nie wiem dlaczego produkt, który działa, który nie ma cheaterów i którego da się grać dobrze, zostaje nagle z dnia na dzień po prostu ogłoszony, że zostanie wyłączony za 3 miesiące. Oczywiście wielki żal, dlatego że każdy z nas wydał tam jakieś pieniądze, niektórzy całkiem duże, inni trochę mniejsze. W każdym razie każdy coś tam włożył i ma te samochody, ma te wszystkie, nie wiem, rzeczy zgromadzone. Po 14 chyba lipca, nie jestem pewny czy to ta data, ale chyba 14 lipca, po tej dacie już praktycznie nikt nie będzie miał do tego dostępu. I pytacie się, czy to jest oszustwo, czyli tak dalej, czy powinno wracać kasę. No nie, no bo niestety w regulaminie gry, które akceptujemy, jest napisane wyraźnie, że wszystkie zakupione rzeczy w tej grze nie należą do nas, więc niestety nic nie możemy z tym zrobić, jak na dobrą sprawę. Ja chciałbym Wam opowiedzieć dzisiaj we vlogu, może tak podsumowując tą moją grę w Need for Speed World. Mam dla Was jeszcze ciekawą informację, także wytrwajcie do końca. Więc Need for Speed World był dla mnie naprawdę bardzo ciekawą grą. Była to gra, która spowodowała, że ja w ogóle zacząłem nagrywać na YouTube'a i bardzo mi smutno, bo na początku, gdy się dowiedziałem, że to jednak prawda, że nie będzie już można w nią więcej grać, zakręciła mi się nawet łezka w oku, że tak powiem. To niby tylko gra, ale tak naprawdę to też godziny spędzone z kolegami, z teamem, z BTR-em, który tworzyliśmy właśnie w Wordzie. Godziny, tysiące wyścigów, setki godzin przegranych, przegadanych razem. Ekscytowanie się każdym nowym update'em, jak jeszcze pojawiały się nowe samochody. To było coś, no. Powiem Wam, że naprawdę nie potrzebowałem nowych gier ze względu na to, że właśnie grałem w Worda. Tak, nie grałem wtedy w nowe gry, takie jak Crysis 3 czy tego typu rzeczy, bo grałem w Worda. I myślę właśnie, że dlatego to jest główny powód, dlaczego te gry zostały wyłączone. Po prostu ludzie, tacy jak ja na przykład, jakby byli zaspokojeni, mieli zaspokojoną swoją żądzę grania w gry przez właśnie takie darmówki. I twórcy właśnie, myślę, że tak zauważyli to, że o, kupili sobie wszystko w grze, no to już nie muszą kupować nowych gier, grają sobie z kolegami, jest fajnie, nie potrzebują niczego nowego, grają na słabych komputerach, nie ma problemu, tak? No ale jak spojrzeć na to ze strony rynku, to tak, nie kupujemy nowych komputerów, mamy Worda, więc tracą na tym producenci sprzętu. Jakiś tam procent zawsze tego jest, prawda? Tej straty. Cholera, co tu tak dużo dymu? Nie wiem. No i druga sprawa to oczywiście nie kupujemy nowych gier od EA Games na przykład. Albo jak kupujemy, to po taniości, po jakimś tam czasie, co jest też dużą stratą dla samego wydawcy czy producenta. Dlatego myślę, że to jest właśnie ten powód, chociaż nie jestem pewny. Oficjalne oświadczenie w tej sprawie to wygląda mniej więcej tak, że gry po prostu jakościowo nie są takie, jakby chciało to EA Games. Ale ja myślę, że tu jest trochę więcej tych czynników, chociaż nie jestem za bardzo w temacie i powiem Wam szczerze, nie specjalnie się tym interesuję. Bo niby zostawiłem dużo pieniędzy w Wordzie, ale tak naprawdę ostatnimi czasy już właściwie nie wiedziałem, co w tej grze robić. I jeśli do niej wbijałem, to tylko żeby coś tam nagrać, albo nie wiem, z kimś pograć, no, z kimś ze znajomymi na przykład, tak? Ale było to rzadko, było to czasami raz na tydzień, a czasami nawet nie rzadziej. Ostatnio właśnie mi się tak zachciało grać ze względu na to, że postanowiłem, że zdobędę jednak tego Bugatti Veyrona i zacząłem jeździć te klasówki. Naprawdę jeździło mi się fajnie, bo nie było żadnych cheaterów, nic z tych
rzeczy, można było sobie spokojnie grać. A teraz się okazuje nagle, że jednak nie będzie można grać. Smutne to troszeczkę. Ale z drugiej strony też jest tyle nowych gier, między którymi będę mógł wybierać, tak, żeby zastąpić sobie Worda, że raczej tutaj nie widzę chyba większego problemu. Tak myślę. No natomiast, tak jak mówię, ta gra, ona została skończona. Temat został jakby wyczerpany, można powiedzieć. Dużo samochodów zostało dodanych, wiele samochodów chcielibyśmy, żeby były dodane, ale ich po prostu nie było w tej grze. Jak na przykład, nie wiem, Honda NSX, albo jakieś inne tego typu samochody, które znamy, nie wiem, z poprzednich części NPS-ów, albo z jakichś filmów, albo z innych gier wyścigowych. Ale nie tylko samochody, może jakieś nowe tryby, drifty, tak? Jakieś tam kaniony, kiedyś były takie plany, żeby dodać do Worda kaniony. I no niestety, wszystko to przeminie. Druga moja jakby myśl o tym, dlaczego został Word wyłączony, to fakt, żeby zrobić miejsce na rynku dla zupełnie nowej gry. Być może albo nowych gier, tak? Bo zostały wyłączone Battlefield Heroes, Battlefield Play for Free, Need for Speed World, FIFA World. Ponoć te produkty po prostu nie przynosiły zysków. Nie wierzę w to. Tak naprawdę World, ja do Worda i tak teraz, nawet jak nie grałem, jak grałem rzadko, to te 4 dychy miesięcznie wydawałem. A osoby, które zostały nawet ostatnio zbanowane, pozakładały sobie nowe konta i po prostu grały. I kupowały boosty. Więc to jest, myślę, że bzdura na kółkach. Ale to jest moje zdanie i to nie musi być prawda. Ja myślę też, że po prostu twórcy chcą zrobić, czy raczej wydawcy chcą zrobić na rynku miejsce dla nowych gier, na przykład Battlefield 5 albo Need for Speed jakiś nowy. I być może będą to gry MMO. Ale czy to będą darmówki? Nie wiem, nie mam pojęcia. I co jeszcze mogę wam powiedzieć? No kurczę, szkoda wielka, bo jeśli chodzi o mój kanał, to była to najczęściej oglądana seria ze wszystkich gier, jakie miałem, tak? Jakie nagrywałem kiedykolwiek. I tak między nami, między mną a widzami, którzy mnie oglądają, była to najbardziej dochodowa pod względem finansowym seria na moim kanale. Czy płaczę z tego powodu? Nie, moi drodzy, no. Ja już tak naprawdę byłem tą grą znudzony troszeczkę, nie ukrywając, ale też... byłem z nią dobrze zapoznany, więc mogłem nagrywać z niej ciekawe gameplaye. To wyglądało mniej więcej tak. Wracałem do niej po tygodniu przerwy i już chciało mi się grać. Albo po miesiącu nawet czasami, tak? Więc to też nie do końca jest tak, że ona mi się całkowicie znudziła, chociaż już tak czasami te wyścigi były po prostu nudne. Ale walka o Bugatti Veyrona nadal gdzieś tam w głębi mojego ludzkowego ja była i to jakby mnie zagrzewało do walki. To była jedyna rzecz, jakiej w Wordzie praktycznie nie miałem, tak? Bugatti Veyron. No ale skoro już jesteśmy przy Bugatti Veyronie, nie wiem, nie chcę wam jeszcze mówić szczegółów, bo tak naprawdę nie jestem pewny, jak to będzie wyglądało, ale planuję z koordynatorem coś takiego, że będą kody na F1, na interceptory najbardziej jakby unikalne samochody i w tym także na Bugatti Veyrony. Nie wiem, ile tych kodów uda mi się załatwić, natomiast jeśli będę miał ich więcej, to oczywiście się z wami podzielę. Oczywiście wszystkim nie mogę dać tych kodów, ale osoby, które będą tam, nie wiem jak to zrobię, na zasadzie konkursu, czy po prostu będę wklejał, nie wiem, ile dostanę tych kodów tak naprawdę. I chciałbym coś takiego zorganizować, żebyśmy kuźwa rozpieprzyli na koniec te serwery Need for Speedowskie, żebyśmy wpisywali te kody, ile się da i wiecie jak to. To by wyglądało. No. Szkoda trochę, że tego Worda nie będzie, ale może się uda na koniec fajną akcję zrobić, jakbyśmy wszyscy po prostu na tej polskiej miejscówce stali Bugatti Veyronami. Byłoby super, co? Albo ścigać się na klasówkach Bugatti Veyronach. Także no, myślę, żeby taką akcję zorganizować, ale jak to wypali, jak to będzie wyglądało, tego jeszcze nie wiem i ile kodów dostanę, też tego.
tego jeszcze nie wiem tak naprawdę, więc nie chcę Wam tutaj gwarantować czegokolwiek. Natomiast jest taki pomysł, jest taka akcja i no nic, śledźcie mnie oczywiście na Facebooku cały czas, bo tam mam najświeższe jakby swoje informacje. Dołączajcie do mojej grupy, to się nazywa Ludzka Grupa. Wcześniej nazywała się Włączam Kompa Nogą, ale zmieniłem nazwę na Ludzka Grupa. Powinniście znaleźć to na Facebooku, ja jeszcze to wrzucę na fanpage'a. Po prostu tam wszyscy są aktywni, którzy mają do czynienia z grami wyścigowymi. Każdy tam rzuca jakieś swoje fotki. Nie ma jakoś specjalnego rygoru, jeśli chodzi o wulgaryzmy. Natomiast ja nie chcę tam, żeby... Ja chcę po prostu, żeby każdy uczestnik, czy nie wiem, członek tej grupy czuł się swobodnie. Natomiast jeśli ktoś zaczyna kogoś obrażać, albo wkleić jakieś linki, jakieś refniki, albo reklamy, nie wiadomo coś, to wtedy się go oczywiście kasuje i blokuje od razu. Więc, ale ogólnie na tej grupie panuje taki, nie wiem, nie chcę wprowadzać żadnych regulaminów, ale panuje taki zdrowy, a nie wiem, zdrowa konwersacja, wymiana jakimiś tam śmiesznymi obrazkami, albo tego typu inne rzeczy. Więc tak to mniej więcej z Wordem wygląda. Szkoda, no bo jednak fajna gra była. Na pewno jeszcze coś tam będę nagrywał, bo spróbuję zdobyć tego Bugatti Veyrona, ale jak się okaże, że będę miał kod, no to już nie będzie sensu zdobywać kolejnego. Chociaż ciekawie by było mieć kilka w garażu, albo sprzedać później jednego. O rany, nie do pomyślenia jeszcze z parę miesięcy temu, że Word będzie wyłączony tak szybko. Ale z drugiej strony, tak jak mówię, ja już się nagrałem tego Worda 5 lat, tak? 2010 rok. Także 5 lat to jest kupa czasu i no w tej grze chyba już odkryłem wszystko, można powiedzieć. Poza cheatami. Cheatów w ogóle nie ruszałem. Nic. I tyle. Także piszcie w komentarzach, co myślicie o tej całej sprawie. Jakie były wasze, nie wiem, ciekawe momenty z Worda. Jaki był wasz pierwszy samochód za boosty kupiony, bo pierwszy samochód za IGC to wiadomo, albo Stiroc, albo Silvia, albo jakiś 200SX. Natomiast za boosty samochód to jest prawdziwy wybór, na co wydać tą pierwszą gotówkę. Bardzo wam dziękuję, że jesteście ze mną i zapraszam po więcej filmów u Ludzka na kanale Mów po Ludzku. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.